Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj chcieliśmy zaprezentować też jednego z gołębi, który będzie 14 kwietnia w Galerii Richie-Poulison licytowany. Gołąb będzie pochodził od kolegi Grzegorza Lazara, ale gołębia akurat teraz nie mamy, bo to jest bardzo młody, ale więcej o tym gołębiu na pewno nam tutaj powie ksiądz Jerzy, gdyż te gołębie, które kolega Grzegorz Lazar ma w swojej hodowli, to są bardzo dobrze znane tutaj księdzu Jerzemu. Proszę bardzo. Myślę, że więcej o hodowli Grzesia Lazara można było usłyszeć i zobaczyć na niedawnym filmie, który był zaprezentowany na naszegolebie.pl. Przedstawiać go nie trzeba, bo rzeczywiście jest zwycięzcą, tak można powiedzieć, kilku olimpiad, kilku spartakiad również. Upoważniony zostałem, bo nie mamy go tu fizycznie, przez Grzegorza Lazara do tego, żeby dwa słowa powiedzieć o jego gołębiu, którego przeznacza na aukcję w Richie-Poulison 14 kwietnia. Wcześniej będzie oczywiście preaukcja. Fizycznie to jeszcze prawdopodobnie będzie bardzo mały w tym czasie gołąb, bo on dopiero, z tego co się orientuje, się u niego klują, czyli będą to młode takie tygodniowe, ale to nie szkodzi, hodowca będzie mógł później sobie takiego gołębia odebrać. Myślę, że do czasu aukcji będzie wiadomo, jaki jest numer tego gołębia. Z bardzo ciekawego sparowania. Ponieważ ojcem tego młodego przeznaczonego na aukcję będzie srebrny medalista z Trenčína, czyli gołąb, który zajął drugie miejsce, oryginał Morisa Mateusa, a tegoż gołębia, srebrnego medalistę z tej spartakiady w Trenčíně, Grzegorz Lazar sparował z samicą, która miała koeficjent 0,61, dotąd niepobity młody gołąb, gdy chodzi o kategorię F. W 15 roku był to najlepszy młody świata w ramach, nie pamiętam, gdzie się wtedy odbywała spartakiada, ale w 15 roku, tak jest, w Bukareszcie, ten gołąb też osiągnął 3 pierwsze konkursy, oprócz tego miał chyba komplet konkursów, więc bardzo ciekawe sparowanie. Najlepszy gołąb, drugi gołąb spartakiady z Trenčína razy najlepsza samica z Bukaresztu z 15 roku. I chcę powiedzieć, że w tych gołębiach jest plus minus 60%, czy nawet trochę więcej, gołębi Morisa Mateusa, ponieważ ten z Trenčína, srebrny medalista, to jest oryginał od Morisa Mateusa, z tych jego najlepszych gołębi, z takiego topera. Natomiast ta samiczka pochodzi z gołębi Fineke. To jest matką jest samiczka u mnie nabyta przez Grzegorza Lazara, zaś ojcem tej samiczki jest, z tego co kojarzę, brat jego tych olimpijczyków, najlepszych gołębi, także tak to wygląda. Trochę przesadziłem, czyli 50% Moris Mateus, natomiast tu mamy Rainer Pittmann z gołębi Fineke, razy najlepsza linia gołębi u Grzesia Lazara z jego olimpijczyków. Co ciekawe, akurat tak się składa, że mamy zdjęcia rodziców, które były wyhodowane na wystawach ogólnopolskich, także jak rodzice wyglądali, także będzie można sobie też dokładnie zobaczyć. Także na razie dziękuję, no i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się gołębiami kolegi Grzegorza Lazara. A tak jak mówił ksiądz Jerzy, na stronie internetowej u nas niedawno otrzymaliśmy film, którego kolega Krzysztof Pawelec nakręcił wspólnie z Grzegorzem Lazarem i on nam o swojej hodowli tam dużo ciekawostek opowiada. Także dziękujemy, do zobaczenia i zapraszamy do Galerii Richie-Poulison 14 kwietnia. Do zobaczenia, dobry lot. Do zobaczenia, dziękuję.